Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Baldura. Tym razem nie zapomniałem numeru odcinka, czyli na część czwartą. Mam taką nadzieję. Nieważne. Weszliśmy do jakiegoś mauzoleum, kryptę. Co my tu mamy? Ciężką skrzynię. Damy radę otworzyć. Dobrze, dobrze. I normalnie można ten potrzebować się pochodnia. Zestaw do rozbrajania pułapek. O, to chyba było dobre. Chyba. Ale no, zawsze mnie to bawi, jakie my mamy światełko. Co to jest? Tak jakbyśmy przez ścianę widzieli? Percepcja. Porażka, jakaś pułapka chyba jest. Niedobrze. Będzie pułapka jakaś, jak nic. Przycisk. Serio, to tak on te pułapki będą tak wykrywać? Za każdym razem? Dobra, ja chciałbym przycisk ścisnąć. Jeżeli by się dało. Uwaga. I? Coś się stanęło? Tabliczka. Dobra, widziałem, że tam gdzieś jest łapka, tak? Rozbrój. Kolejny rzut kostką. Zestaw do rozbrojenia pułapek. Aha, czyli jak nie mam zestawu do rozbrojenia, to nie rozbroję. Dostosowywanie kości. Co to znaczy? A, złote kości to się dostaje jak ten. Się kupiło edycję Deluxe. Niestety nie stać mi było na wersję Deluxe. Dobra, otworzymy raczej. Okej, no czy otworzymy? Rozbroimy. Tabliczka. Sarkofag. Otwórz. Moneta duszy. Ciekawe co to jest. Można to jakoś odpatrzeć? Opis? Zbadaj. Z tej monety wydobywają się tajemnicze, niezrozumiałe szepty napełniające twój umysł wściekłością i rozpaczą. Tymi monetami można zasilać piekielne maszyny. Spoko. Drobna. Okej, czyli tak, tarcza. Biegłości w tarczy umie brak. Okej. Co daje ta kość? Bo też bym przeczytał. Kość stanowiąca niegdyś część nogi. A może ramienia? Bez śladu krwi czy ścięgien. Okej, spoko. Czuję, że nam przyniesie dużo szczęścia ta moneta. Serio? No lol. Dobra jest. No dobra. Robimy otwarcie. Mam takie bonusy, że co bym nie wyrzucił. Nie no, jak jedynkę wyrzucę, to chyba nie otworzę. Chyba. Ale co? Teraz od nowa ten? Test to robisz? No. Nie. A trap. Someone doesn't like visitors. Aha, dobra. Się bałem, że jak nie podświetla, to coś tam zimne, ale na szczęście. Nie no, mam ponad 10 punktów samych tych bonusów, dobra. To zawsze rozbroję. Jaki stopień trudności? 10.
będzie coś wyżej, to będzie lipa. Mam nadzieję, że dobrze robię, że to rozbrajam. Będzie lipa. Jak robię to niepotrzebnie. 20 krytyczny sukces. Gorzej jak będzie krytyczna porażka. Gdzie? Ciekaw jestem, czy jak znajdziemy pułapkę, to nasi towarzysze w nią wejdą, czy nie? Czy tylko mnie zalicza do wejścia? Ciekawe, jak jest najtrudniejszy ten rzut kostką do wykonania. Na razie to widziałem 20. Tak, 20. A to. The text on the plaque is a mystery to you. No to fajnie. To nie ma jakiejś pułapki? Glewia. Co to są glewia? Broń żołnierza, że skalub, glewia dwuręczna. Nie wiem, na razie to zbieram. Czekam tylko na pierwszy komunikat, że ej, nie dasz rady już więcej nieść. Sukces. Sukces, karta postaci. Aha. 60 kilo, mogę 120. Posępne serce może 170. O, skubana. A co to jest to takie 139? Jakaś klepsydra, czy jakoś tak? Sakwa alchemika do przechowywania składników i ekstraktów. Klucze, brelok. Okej. Czyli tu mamy jakby zagęszczenie to... A! Wszyscy to mają. Dopiero zauważyłem. Dobre jest. O! Serio? Skórzany hełm? Panie, ja tego nie noszę? Zdajesz. Proszę bardzo, jaka ładna. Klasa pancerza to nie. Ktoś tarczą mnie używa, używa. Tam. Nie badaj. Przekaż do posępne serce. Pierścionek. Bębenek, instrument muzyczny. Nie wiem, kto ma biegłość u mnie. Nie jestem bardem. To może plus 2, plus 2, czyli jest ok. Biegłość. Czy jak nie pokazuje, że nie mam biegłości, zaraz. Brak biegłości. Toporka widzę. Mogę użyć. Rapier. Trochę lepsze. To jest co, pochodnia? Może sobie drogę oświetlać. Krótki miecz. Może sobie zmienię tą broń? Goblinin Sejmiter. A nie, ja jestem goblinem, czy jestem... Kurde. Nieważne. Czyli mogę sobie to... O, to wziąć? 4.11. Zawsze jest szansa, że... Miecz krótki. Dobra, biorę. Bierę. Żeśmy się nategowali. Mam nadzieję, że już pułapek nie ma, bo je rozbiłem. Pytanie tylko, co zrobił ten przycisk?
Step carefully. There's a trap. It's trap. Be wary. This place is trapped. Kurde, ile tego rozbrajania jest. A to jest tylko jedna komnata. O. Okej, krytyczna porażka. Aha. Zniszczyło mi się. I co teraz? Jak to otworzę, to mnie zaatakuje coś? Zbroja piersiniowa. Zobaczmy zatem. Brak biegłości w ciężki pancerz. Ktoś ma biegłość w ciężki pancerz? U mnie? Gale, jak tam u ciebie? Rozumiem, że musiałbym tak zrobić. No ciemność, dobra no. Idź mi z tym. Chciałem zobaczyć, czy... Brak biegłości, dobra. Czyli teraz... Astaron chyba jest magiem. Nie, ten jest magiem. Watch your back. Dasz radę? Też nie da? To chyba nikt umie, nie da rady nosić ciężkiej zbroi w tym momencie. Jakie ma item? Ta. No dobra. A co to? Zwoje wykrycia. Właśnie. Ty masz jakiś ten? Brak biegłości. Toporek. Podobne obrażenia zadaje. Dobra, myślę, że w trybie fabularnym to mi nic raczej nie grozi. Zróbmy awansik, koledze. Zobaczymy. Magu. Specjalizacja. Nie wiem, o co chodzi ze specjalizacją, ale... Dwa nowe czary. Zyskuję. Wybierz. Zaburczenie osoby. Płonące dłonie. To jest co? Lodowy nóż. Dłuższy skok. Wezmę. Ohydny uśmiech. Tarcza. Trucizna. Magiczny pocisk. Pamiętam, że tego używałem. Wezmę. Przygotowane czary. Tłuszcz. Pokryty ten tłuszczem znajdujący się spowolnione. Mogą się przewrócić. Dobra. Uderzasz falą ogłuszającej mocy, która odpycha. Uśpienie. Czyli masz piorun. Dobra. Weźmy może... To. To się może przydać. Chmura mgły. No to spoko chyba. Uśpienie. Czy mi to się przyda? Uśpić kogoś? Aj, zobaczymy. Dobra, chyba tak sobie zostawię. Ten skok na razie nie wybieram. Wracamy do Helgi. O, to tak się rozświetla. Okej. Skrzynia. Normalnie bym je nie zauważył przecież. Może jak zapalimy wszystkie te... Urna też?
Jak podjaramy wszystkie światełka, to może się stanie magia jakaś. Chyba, że wejdę w pułapkę. W końcu. Jakąś. O, jak ładnie się zrobiło teraz. Kurde, nie sądziłem, że te wazy też można. Tak, wiemy. Tylko pytanie, czy jak już odkryjemy tą pułapkę, to nie możemy wejść w coś tutaj? Co tu użyj? Idźcie mi chłopaki stąd, dziewczyny. Coś tu było, użyj. Co tam się dzieje? Nie wiem. Urna, nic nie ma. Text on the plaque is a mystery to you. To fajnie. Średnia wytrzymałość. O, to drzwi też można rozwalić, rozumiem. Dobrze, jak to będą kolejne pułapki. A ja nie mam rozbrajacza. Kacza. Jak możemy, to ja sobie bym odpalił światełko. I co to jest? Zwykły pierścionek? Zwykły. No. Że komuś się chciał w takiej skrzyni pierścionek tylko trzymać, no. Jego wybór. To wygląda jakby... byśmy stanęli na tą płytę, to byśmy w łeb dostali. Tak wygląda. Aj, 13 złota. Czy 13 złota jest w tym świecie dużo? Zły ochrony przed dobrem i złem. Że co, kurde? Ochroń sojusznika przed atakami i mocą wynaturzeń niebian. Niebian? Żywiołaku, faj, czartu. Cel nie może zostać zauroczony, przerażony, ani opętany przez takie istoty. Ponadto mają one utrudnienie w testach ataku. Ciekawe. Księgo czarów. Tutaj sugerują, że jest wyjście. Skoro jest strzałka. Zobaczmy zatem dalej, co tu jest. W tych wazach nie ma. Ciekawego. Otwórz wytrychem. 10. No powinno się udać, no raczej. 27, żeby tylko. Sukces. Użyto narzędzie złodziejskie. Aha. Zaraz mi się narzędzia złodziejskie pokończą, to wtedy będzie wielki smutek. Skoro one się zużywają też. Ale przynajmniej pierwszy grobowiec zwiedzę. Martwy skryba. Serio? Pozłacana skrzynia. Zaraz tam pójdę. Armed scribes. But no sign of a struggle. Tak, tam z głodu umarli. Drąg. Przewrócenie. Nie wiem. W sumie dajesz wszystko. Można to odpalić? Się okaże, że to zapalanie ognia to mi za dobrze nie zrobi.
Może tak być. Ławka? Usiądź? Kolejne drzwi. Ten, trupy wyszły z tego. Z grobów. Talerz, kubek. Talerz, kubek. Po co mi talerz, kubek? Chyba, żeby tylko sprzedać. Może ktoś przyszedł z tej strony? Drąg. Niby mam. Co, ile on jest warty? Jest jakaś kasa? A, to może tala... Ten znak zapytania, to znaczy tylko klepsydra, czy cholera wie co? To kasa jest. Tak wychodzi. Się zastanawiałem, co to jest. Nie mogę tego właśnie. Poza zasięgiem. Super. Poza zasięgiem. O! Nawet nie wiedziałem. Ładnie to się oświetla, wszystko ładnie. Z tym posągiem, o, do tego to nie zauważyłem. Jeszcze świeczki są, panie. Będzie przepięknie. Nie wiem, po co to odpalam, ale... Ale jakoś tak fajnie jest. Tu rozumiem, na górę nie sięgniemy, tak? Za niski jest to pewnie. Chcą mnie obrazić. Świeczki, proszę bardzo. Jedna. Klucz. Ciężki klucz. Ciężki, żelazny klucz znaleziony przy zwłokach dawno zmarłego skryby. Serio? Dawno? Się ten zombiaki nie zamienili. Zastanawiam się, co tam ten przycisk robił w tej pierwszej komnacie. Dobrze. Czy tak możemy iść? Chodź, wesoła mapo. Wydaje mi się, że i tak tutaj coś może się dziać, skoro tu taka wyrwa jest. To były gdzieś drzwi na zewnątrz. Właśnie szkoda, że nie opisuję, że to są drzwi na przykład. Tylko tyle, że ja pamiętam. Dobra, zobaczmy to. Nie wiem, czy się cieszyć, że jest pusto, czy... Now that's a lock that screams, pick me. Czy nie? Co to tak przyciągnęło twą uwagę? Księga umarłych bóstw? This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Wiedza tajemna, poszukaj magicznej runy, którą można by zablokować. Chyba odblokować, nie wiem. To mi się chyba nie uda. O! Udało się. To my umiemy w magię? Nie widziałem. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Dłużników na pewno. Znamy się na religii. O, stopień trudności 10. Ale to może się nie udać. Jakie seremis to co? Tak, jako sukces, okej. Gods.
These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Mandrath, Gail zyskuje inspirację. Otwórz dziennik, aby się dowiedzieć więcej. No czemu ja nie ten, nie zyskałem inspiracji? wszyscy dostali, tylko ja nie dostałem, tak? Fajnie, koledzy. Kolejne inne badziewie do sprzedania. Użyj czego? A, dobra. No to chyba tyle z tej pobocznej komnaty. Serio? Zabrałem dzban? Jak go zabrałem? Myślałem, że go otworzę. Ciekawe, jakby tam skoczyć, czy by się coś nie otworzyło. Pewnie nie. Tutaj raczej ewidentnie nie pójdziemy. Dobra. Czemu tam ten dzban mi się udało podnieść? Aha, to takie ten. Okej. Okay. Czy jak nie będę mógł się gdzieś dostać, to mogę takim promyczkiem sobie walnąć. Dobra, pozostaje pytanie, czy coś tutaj jest dalej? Chyba nie. Zejdźmy na dół, zobaczmy. Bardziej mnie zainteresowało, czy tu nie ma jakiegoś dzbanka do podniesienia. Skoro tam się dało. Dobra, tak czy siak, to mamy jakieś testy na pułapki, widzę. Była porażka. A nie, to religia była porażką chyba. Nie wiem. Chyba nie będę zbierał tej broni, która się powtarza tak masowo. Rozumiem, że to już jest koniec naszej drogi. Ciekawe, czemu tamtą wagę udało mi się podnieść. Teraz się prosi, żeby jakaś ta... było przejście ukryte. The inscription is in a language unknown to you. Czy jak na przykład, nie wiem, ona potrafi czytać w innym języku, to ona przeczyta? I've never seen this language before. Who is worshipped here? Serio? The inscription is in a language unknown to you. The inscription is in a language unknown to you. Okay. Czyli tylko ona się potrafiła odezwać swoim głosem, okej. Okay. O, jest... That's curious. W sensie co? Żebyśmy tego przycisku nie widzieli, czy jak? Proszę bardzo. Coś się otworzyło. I ożyli wszyscy nagle. Czy nie pozabierałem broni? Tails, something just woke up down here. Oj tam. Let them come. Członkowie drużyny, którzy w kolejności inicjatywy znajdują się obok siebie, mogą podejmować akcje jednocześnie. Możesz dowolnie przełączać się. Fajnie, że przeczytałem. Czyli co? Idziemy powalczyć, czy idziemy otworzyć? Coś. Dobra, jak tam sytuacja wygląda na froncie? Tutaj trochę jest tych kolesi. Podejdźmy tutaj. Może to nam się oddać jakiś fajny strzał?
O, może jeszcze raz? Oczywiście nie tam przycisk. Nie, nie da się. Dobra. Koniec tury. Tak, tak, wiem, że ty też jesteś fajny, dobry. Szczelmy. Kurde. Panie Łoczyk numer 2. Jak się przepełni drużyna, to lądujesz w obozie. No widzisz? Taki żeś fajny, a nie trafiłeś. Dobra. To na razie zrób tak. Nie no. O, alchemię masz? Nie, dobra. Idziesz na pierwszy ogień, kobieto. W sumie masz jako jedyna tarczę. Oni chyba nie zdążą podejść do mnie, chyba że oni czarami walą. Zobaczymy. Chyba uderzają czarami jednak. Super. No, w sumie ja nie czaruję tą... Po co mi ta bańka ciszy? Dobra, twoja tura. Twoja tura, twoja tura. Jak to tam wygląda? 42, bo co? Promień tego? Co znajduje się za blisko? Tak, widziałem. Może dziabniemy go w takim wypadku, tak? Mocne jest. Powiem szczerze. Albo ja jestem słaby. Dobra, lecisz mi stąd. Tak, ta. Trafisz w coś, człowieku? Czy tam elfie? Dobrze. Be quick. Tak, ta. Mistra Ryl. A ty możesz. Aha, jesteś jakby w uciszeniu, tak? No dobra. Uciszenie poszło się kochać. To rzuć jakimś czarem fajnym, kolego. Ty masz jakiś czar w ogóle? Czemu nie może? To po co mi to? Jak on nie może? Skok. Nie da rady. Czy da radę? Okej. Ciekawe, czemu lampki pogasły. O, proszę bardzo. I teraz możemy go dziabnąć. Daj jeszcze magiczny pocisk. Aż trzy strzały poleciały? Nawet nie wiedziałem. Kurde, że to trzy strzały? Kurde. O, koleżanko, nie dobiegniesz chyba. Tak czuję. Ale może coś fajnego dziabniesz. Błogosławieństwo, ognisty pocisk. I zajarała. No i okej. Co ty tak tą ciszą walisz, koleś? Się uspokój. Dobra, zobaczymy. Kurde, ciągle te przyciski mi się mylą, ale może z czasem. 95, proszę bardzo. Bardzo dobrze. Krótki odpoczynek
menu. Krótki odpoczynek, tak, możemy. Ciekawe, czemu są dwie te zielone kule. Może dlatego, że w tym miejscu... Aha, czyli tak, ognisko. Okej, okay, czyli mogę jeszcze raz zaświrować. A jak ich ograbiliśmy wcześniej, to tym bardziej chyba teraz nie będą nic mieć. Tak. Dobra. Chodźmy do tego grobu jakiegoś. W końcu go otworzyłem. Co tu mamy ciekawego? Dokładnie tak, tyle zachodu. Ciekawe, czemu ona bierze te wazony. Może ten. Te wazony da się otworzyć jakoś. Nie wiem, itemy się uzupełniają od góry, czy jak? Nie wiem, gdzie to... No, tu jest wazon. Po taniości, że tak powiem. Średnia wytrzymałość. Amulet zagubionych głosów. Rzadki. O, nekromanta. Umarli nie mają tajemnic przed skrybami zagłady, sługami Jereala. Że da się z trupami gadać. O, narzędzia złodziejskie, fajnie. Niestety nie jestem nekromantą, przynajmniej nic o tym nie wiem. Nie da się jakieś tabliczki właśnie czytać. Zaraz, może zróbmy tak. Chciałbym tabliczkę przeczytać. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Okej. Okay. Wyskoczy coś na mnie? A może nowy członek drużyny? Któż to tam wie? Przepiękny to był nekromanta w mojej drużynie. Mam nadzieję, że w nim się nie walczy, że da się go przełączyć. Fajny. So he has spoken, and so thou standest before me. Right, as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Tak, orzek? Kogo masz na myśli? Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? Tak, pytaj. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Życie ma wartość tylko jako waluta, a inaczej. Okej. Boże, Boże, co tu wybrać? Każde życie jest takie, tak samo cenne. Wszyscy jesteśmy równi. To zależy od śmiertelnika. Od postępowania. Nie, to... Postępowanie. Nigdy nie wiemy, czy to, że ktoś uczynił w danym momencie zło, nie zamieni się kiedyś w dobro, no. To jest jakby takie pierwsze z brzegu, jakby naiwne. Znaczy nie no, zgadzam się z tym, ale próbuję się dostosować do mojego łotrzyka. I'm curious by what standards thou shalt judge.
Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Myślałem, że się przyłączy do mnie. Kolejna moneta. Dobra. Wyjdźmy zatem powoli. We have nothing more to discuss. Continue on my way. Kurde, on taki fajny jest. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. Dobra, wolałbym, jakby się przyłączył do mnie, no ale cóż. Chyba, że będzie jakaś szansa, albo może źle odpowiedziałem. Nie wiem, czy dla kogoś, dla strażnika grobu liczy się ten. Kurde. Mam jakieś takie wrażenie, jakbym czegoś z tym przyciskiem nie zrobił. Może po tym przycisku powinien się ten grobowiec otworzyć. Brawo. Super. Odpalili ten łapkę, odpaliłem. To przestanie w ogóle kiedykolwiek? Czy tak będzie poprzez czasy? Ale dno. Wejdźmy i wejdźmy, zobaczymy. To może użyjmy tego. I zobaczmy, czy gra zapamiętała, czy zapamiętała. Kurde no. Człowieniu. Ajajaj. Czyli to był guzik, który wyłączał to wszystko. Super. Dobra, zobaczmy. Co my tu dostaliśmy? Przewodnik obserwatora. Obietnica śmieci. Gdy w uczniach chybi celu, następny test ataku postaci władającej. Ja mogę w ucznią władać? I co tyle? Gra namawia, żebyśmy poszli w Kimę. Da się? Wróć do obozu. W obozie możesz udać się na długi odpoczynek i doprowadzić swoją drużynę do pełni zdrowia. Możesz również zmieniać skład drużyny, pogłębiać relacje z towarzyszami, odkładać przedmioty na przechowanie, a z czasem także zmieniać swoją postać i werbować nowych stronników. Okej, czyli my tutaj się rozbiliśmy, no dobra. Ciekawe miejsce. Puste. Użyj. Nie, dobra. Gdy chcesz kontynuować, opuść obóz, dobra. Posępne serce. Słyszałem, że nie możesz dostać krwi z kamienia, ale apparently you can get a wizard from one. Gale seems interesting. Tak. F-
Fine. What's on your mind? I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Chyba się powtarza. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Okej. Czy nic ciekawego do powiedzenia nie masz? Serio, oni tak pyk się, to jest ich obóz taki? Kurde, dobra. Yes. Opowiedz mi o sobie. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Sędzią? Łoczyk? Serio? Coś się nagadał? A kolega jak? You're not versed in magic, are you? Nie. No matter to worry the unlettered over. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Okej. Czyli tak. To z wszystkimi zagadałem. Super. Dobra, to idziemy w Kima, czy jak? Dobra. O, a co to się stanęło teraz? Jak ona wygląda normalnie. W gaciach. Go to hell. Czy na takie pozdrowienie zasłużyłam sobie czymś konkretnym? Oh, nothing. Nothing. I'm just poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Co cię trapi? Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. No cóż, co to wybrać? Znajdziemy kogoś. Może powinieneś trochę odpocząć. Zaduma nam nie pomoże, trzeba działać. Cóż mogę powiedzieć oprócz tego, że masz rację. Siedzimy pouczywe, wiadomo o czym. Point well made. I see. I'll wake you bright and early. We'll need to find a healer before the wee one gets hungry. I co tyle? O. Your magician seems dour tonight. Must not relish the idea of sprouting tentacles. Understandable. Can't say I'm a fan either. It's just hard to join in when all of this feels so new. The night normally means bustling streets, bursting taverns. Curling up in the dirt and resting is, a little novel. Układanie się do snu na gołej ziemi jest dla mnie czymś nowym. Spróbuj jutro, wszyscy powinniśmy być wypoczęci. I'm in no place to rest yet. Today has been a lot. I need some time to think things through. To process this. You sleep. I'll keep watch. Kurde. Jacy kochani. The pleasure is all mine. Tak, sweet dreams. Idę jeszcze pogadać z koleżanką. Posępne serce. Doing the rounds, are you? You'd better get some rest. Tak. What were you two talking about? Jakie ten, gdyby to była twoja sprawa, to byś w niej uczestniczyła.
Co masz na myśli? You and Gale. Tak? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Fine. Just don't expect my confidence if I don't have yours. And just to be clear, come daybreak, finding a healer is our first priority. Oho. Chyba się na mnie obraziła. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Nie wiem, oni wszyscy podsłuchują? Nie mam pojęcia. Czemu Gale mi ten... Że to pochwala. A co tu biega? Co tutaj jest? Za tymi drzwiami. Serio? To tak... Da się wchodzić? A, kolega jest. Zwierciadło magiczne. To pewnie... Będziemy mogli postać zmieniać, czy co? Wygląd pewnie, tak? Nie chcę, kurde. Czyli co, kolego? Jesteś jakby od tego? Kolego od tego? Marniej. We meet again. Ty. As predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Jakie zechcesz wyjaśnić, czemu mi pomagasz? Be assured, it is not by choice. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. O, to niezwykle potężna magia. Jak to możliwe, że przychodzi ci z taką łatwością? Because it is my calling. There is little else to explain. Okej. A matter of coin. 200. O, klasę można zmienić. Then I shall wait here patiently until Dobre. It is acquired. Dobra, niech ci będzie. Ten tajemniczy upiór dysponuje całym wachlarzem zdolności i pozwala ci skrzeszać sojuszników, najmować pomoc oraz zmieniać klasę. Oczywiście wszystko za odpowiednią kasę. Okay. Może tak być. Czyli jak rozumiem, a tutaj? W łozie znajduje się skrzynia, a przechowuj przedmioty, których nie chcesz nosić ze sobą w ekwipunku. Skąd ja mogę widzieć? Co ja nie będę chciał nosić? Nie mam pojęcia. Na razie biorę wszystko. Jeszcze na koniec, bo zaraz kończę. Zastanawiam się, czy ten naszyjnik nekromanty założyć. W sumie, co mi to zmieni? Da mi tą funkcję rozmawiania z umarłymi? Serio? Będę miał taki czar? Nasyć zwłoki humanoida namiastką życia, dzięki czemu może odpowiedzieć na maksymalnie 5 swoich pytań. Fajne. Będziemy mogli z tym, z nieboszczykami gadać. No dobra, idziemy w Kimę. Długi odpoczynek, zapasy na podróż. I co mam zrobić? Wybór automatyczny? Żyję wygodnie. Ja to bez kołdry to nie mogę spać. I
co? Opuść obóz. Dokładnie. Okej. Okay. Tu miałem iść. No ale tu wyjdziemy w następnym odcinku. Bo już widzę, że prawie godzina. Zatem dzięki za obejrzenie kolejnego. No i cóż, zapraszam niedługo na kolejny z tej serii odcinek. Hej!